Teraz mówię do was. Liderzy chrześcijańskich wspólnot w Polsce. Jeżeli rzeczywiście przewodzisz Bożym ludziom, jeżeli rzeczywiście jesteś postawiony w miejscu zarządu, to wystosowuję właśnie do ciebie apostolski apel. Rozejrzyj się wokół siebie i zacznij dostrzegać proroków, którzy są w twoim otoczeniu. Zacznij słuchać ich słów. Nie myśl, że jesteś wszystko wiedzący. Naucz się korzystać z proroczej usługi ciała Chrystusa. To, że jesteś przywódcą, nie czyni cię człowiekiem nieomylnym. Pamiętaj, być wolnym to mądrze zależeć. Módl się o to, aby w twoim życiu pojawiali się Boży prorocy. Nie ludzie, którzy krzyczą o sobie, że są wielkimi międzynarodowymi prorokami, ale ci, których posłał Bóg do twojego życia. Wielu z nich może być cichych, małomównych, ale oni widzą dalej niż ty. Korzystaj z tego, abyś był lepszym przywódcą, abyś lepiej królował. Ojcze, wywyższamy cię za to.